Lewy prosty. Dzienny telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Siemanko, siemanko. Witam wszystkich w poniedziałek 21 marca. Dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny, a ja zapraszam oczywiście na program Lewy prosty na kanale Za Ciosem, czyli telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Dawid Śmiałowski i Patryk Kaczmarczyk rozpoczęli walkę w social mediach. Chcecie zobaczyć takie pojedynek w klatce? A jak na razie mogę wam przeczytać, co wstawiają. Dawid Śmiałowski wstawił zdjęcie, gdzie wrzucił twarz Patryka Kaczmarczyka i napisał: pokora, o jakiej pokorze mówisz? Przecież to ty brylujesz i szukasz poklasku w internecie. Robert pokazał, że nadal jesteś chłopcem. I już raz powiedziałem kiedyś, że walka z tobą nic mi nie daje, a jeśli koniecznie chcesz dostać wychowawczego w łeb, to lipiec mi pasuje. Przy okazji zaklep termin w MML. PS, dosyć przepychanek. Na to Patryk Kaczmarczyk szybko odpowiedział: okej, cycuś, jak już zajmujesz się takimi pięknymi grafikami, to może jakieś realne zdjęcie. Mówię o pokorze. Ze względu na to, że nigdy nie nazwałbym workiem żadnego swojego ani twojego rywala. Tym bardziej mój ostatni poprzednią walkę wygrał z twoim klubowym kolegą. Do zobaczenia w lipcu. Wynik walki na KSW 68 pomiędzy Albertem Odzimkowskim a Tommy Quinnem zostaje zmieniony na no contest, czyli walka nieodbyta. Wyjaśnienie przedstawia się następująco. Kontrowersyjną akcję przeanalizowała komisja sędziowska w składzie Mark Goddard, Tomasz Bronder i Piotr Jarosz. Arbitrzy zdecydowali o zmianie werdyktu na no contest, czyli walka nieodbyta, a kluczem do podjęcia decyzji była analiza nagrania z kilkunastu kamer. Sędzia Richter uznał, że to kolano było legalnym uderzeniem, gdyż w jego ocenie kolano trafiło w bark. Jednak po obejrzeniu powtórek z większej liczby kamer wyraźnie widać, że kolano jest nielegalne. W związku z tym podjęliśmy decyzję o zmianie werdyktu, tłumaczył Bronder. Kluczem w tym przypadku okazało się lewe kolano Quinna, które w momencie zadawania pierwszego uderzenia przez Alberta Odzimkowskiego stykało się z matą. Zgodnie z przepisami Unfeited Rules of MMA oraz zasadami KSW, kiedy jakakolwiek inna część ciała poza stopami zawodnika dotyka podłoża, mamy do czynienia z sytuacją parterową, a zgodnie z obowiązującymi regułami uderzenia kolanem oraz kopnięcia na głowę zawodnika znajdującego się w parterze są zabronione, wyjaśnił Goddard. Dla komisji sędziowskiej kluczowym był również moment zadania nielegalnego uderzenia. Zważywszy, że miało to kluczowy wpływ na dalszy przebieg pojedynku, uważam, że wynik starcia powinien być zmieniony na no contest, przekonuje Jarosz. Federacja KSW zaproponowała obu zawodnikom rewanż na najbliższych galach KSW. Arkadiusz Wrzosek jest otwarty na trylogię z Badrem Harim, ale stawia jedno ważne ultimatum. Ich walka musi odbyć się teraz w Polsce. Gala Fame 13 będzie do obejrzenia na Polsat Box w usłudze Pay Per View. Wydarzenie dostępne do obejrzenia na kanale 333 za 33 zł. Paweł Mikołajów, czyli popularny Popek Monster, jest chętny na rewanż z Mariuszem Pudzianowskim. Dziś w programie Face to Face prowadzący Boxdel zapytał potencjalny rewanż Popka z Pudzianem, a raper odpowiedział: jakbym trzymał się tak jak teraz, to za rok bardzo chętnie. Na zakończenie mojej kariery mógłbym to zrobić. Po weekendzie pełnym emocji na gali KSW 68 jeszcze troszeczkę dochodzę do siebie. Jeszcze mamy w przygotowaniu fajny materiał. Jak widzieliśmy tą galę naszym okiem, czyli portalu Za Ciosem. Wywiady są udostępnione również na naszym kanale w YouTube, także wbijajcie na nasz YouTube, zostawiajcie łapki w górę, dajcie subskrypcję, odwiedzajcie nas na social mediach, Facebooku, Instagramie, Twitterze. I do zobaczenia jutro na kolejnym odcinku programu Lewy Prosty.